Cześć, witajcie na moim kanale w kolejnym vlogmasie. Przepraszam, że nie wyglądam w ogóle świątecznie. Dzisiaj Lena i tło za mną będzie świąteczne, ale wróciłam dopiero z siłowni i chciałabym... I nawet jestem zmuszana nagrać już ten film, bo Lena to już nie dała mi zjeść. Dobra, więc tak, dzisiaj Lena dostała wideo od Świętego Mikołaja i będziemy sobie nagrywać jej reakcję i zobaczymy, co tam Mikołaj jej w ogóle powie. Zobaczymy. Wam pewnie to wideo się gdzieś pojawi, nie wiem jeszcze gdzie Filip wstawię, ale gdzieś wam je ono pojawi. Ja oczywiście chciałam z wami się przywitać, przypomnieć o subskrybowaniu tego kanału, żeby być na bieżąco, bo filmy pojawiają się codziennie o godzinie 15, zaprosić do mojego Instagrama i na mojego TikToka, wpadajcie również do kanału do Leny, gdzie po tym odcinku właśnie pojawia się u niej film na kanale, bo Lena robi vlogmasy, więc zapraszam, zostawiajcie u niej suba. Lecimy u Leny po 100 tysięcy, żeby miała srebrny przycisk, tak? Tak, ty już masz. No ja już mam, teraz brakuje nam obok drugiego z napisem Lena Cisowska. Ja idę po laptopa. Jest obok. No obok. No i będzie u mnie przecież. Aha, no dobra, dobra, u ciebie. Ja idę po laptopa i puszczam wideo Lenie. Jesteś gotowa obejrzeć wideo? No, już jest, już mogę? No. Jest ktoś, kto podróżuje po całym świecie. Dociera wszędzie, gdzie mieszkają dzieci. Kto to tak? Nie wiem, czy wiesz, co się świeci, ale da. Tak, to Święty Mikołaj. Przemierza świat po to, aby każde dziecko właśnie co? Ciasno, wąskie te kominy teraz robią. Leno, witam cię. Cieszę się, że cię widzę. Jak widzisz, wciskam się w te kominy, bo rozpocząłem już rozwożenie prezentów. Ale momencik, sprawdźmy na mojej liście, gdzie mam dostarczyć twój prezent w tym roku. Zobaczmy. O! Ej, to ja. To ja znajmę tą kolejkę z zakami. Ale... ciebie. Czyżby moje elfy o nim zapomniały? Spokojnie, zaraz to wyjaśnimy. Wracajmy do fabryki prezentów. Zaraz, zaraz. A co mnie tu tak przypieka? Pan do tego kamina. Pamiętam ten dom Mikołaja. Tak? Mikołaj w domu, prezenty komu, komu. Na wszystkich starczy. Leno, zaraz wyjaśnimy sprawę twojego prezentu. Dowiemy się wszystkiego w najbardziej ukrytym i magicznym miejscu w moim domu. Chodźmy. O, moja magiczna biblioteka. Tu każde dziecko ma swoją własną książkę. O, to chyba twoja książka i właśnie chcę nam coś pokazać. Zobaczmy. To tutaj... Ej, chwila, to mój pokój! No po co miałam rozwalone te książki? Leno, wiem, że mieszkasz z mamą. No. Podobno bardzo lubisz malować. To takie urocze. Dobrze, chodźmy już. Zaraz dowiemy się, co z twoim prezentem. O, a co wy tu robicie? Balbinko, Grażynko, o, moje gwiazdy. Alpaki. Widzimy się na kolacji. Pa. Ulamy. Gdzieś tu ukryte jest wejście do naszej fabryki prezentów. Tylko elf strażnik może nas tam wpuścić. Zobaczmy, czy jest w dobrym humorze. Elfie strażniku, możemy wejść do środka. Tak, tak, przekażę. Mówi, że hasłem otwierającym wrota jest twój wiek. Leno, przypomnij mi, ile ty już masz lat? 7. Ach tak, ty już masz 7 lat. Udało się. Hasło zadziałało. Chodźmy. O, Leno... Oto nasza fabryka zabawy. Ile prezentów! Dla dzieci z całego świata. Patrz uważnie. To nasza magiczna maszyna do produkcji prezentów. Zobaczmy, gdzie jest twój. Elfie kierowniku, spójrz na to zdjęcie. Mamy prezent dla tego dziecka.
Momencik. Zaraz sprawdzimy. Nic nie ma? Spokojnie. Na pewno się znajdzie. I co? Jest? Tak? Mamy? Jest. To cudownie. Prezenty się znalazły. Trzeba tylko sprawdzić, czy jesteś na liście grzecznych dzieci. Przenieśmy się do biura. Pomożesz mi? Musimy głośno klaskać i powtarzać. Ja? Koło śniegi las, przenieś nas. Koło śniegi las, przenieś nas. Koło. Mikołaj zniknął. Udało się. Jakieś ulotki pieszczki. Dobrze, może odpocznijmy chwilę, posiedźmy. Tak, w końcu muszę też dbać o swój brzuszek. On nie lubi się przemęczać. O, są tu moi mali pomocnicy. Dużo bawimy się razem. Ach, było buziaki. Całą szarlotkę wy dzisiaj zjedliście. Tak, tak, do was mówię. Udają, że nie słyszą. Jak zwykle. O, cześć, Eryku. Pomożesz mi przy księdze? Leno? Chciałbym cię pochwalić za to, że pięknie rysujesz. Wiem też, że masz w domu króliczka. Podobno czasami za późno chodzisz spać. Czy to prawda? Tak. Postarasz się coś z tym zrobić? Obiecujesz? Tak. Widzę jeszcze takie specjalne zalecenie dla ciebie. Walcz o swoje marzenia. Pokażę ci jeszcze kogoś bardzo ważnego i wyjątkowego. Widzę? Te osoby kochają cię z całego serca. Jak myślisz, kto to taki? Mati, mama. To znaje? Nie, mama. Oni naprawdę bardzo... Nie, chwila, to jest Chloe i Fini. Jakie to cudowne. Gdy skończysz oglądać ten film, pamiętaj, aby do nich podejść i bardzo mocno przytulić. Dobrze, a teraz najważniejsze. Spytajmy moje elfy, które cały rok cię obserwowały, czy można cię wpisać na listę grzecznych dzieci. Drogie... Ej, Fila, to jest miasto z moimi warkoczami takimi. ...tego dziecka. Co myślicie? Możemy wpisać na listę grzecznych dzieci? Zdecydujcie. Tak? Można wpisać? Brawo! Udało się! Tylko widzisz, niektóre elfy miały wątpliwości na twój temat. Bardzo ci gratuluję, ale musisz zacząć bardziej się starać i słuchać starszych. Na pewno dasz sobie radę. Zawsze w ciebie wierzyłem. Dobrze, będę już kończył. Do zobaczenia wkrótce. Wesołych świąt! Pa, pa! Pa! Deck the halls with boughs of holly. La 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 la, la 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 la. 'Tis the season to be jolly. La 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 la, la la la. Dobra, robimy to. A gdzie? Już. Na pewno? Co? Już? No, przytuliłam ich najmocniej. Tylko ich? No i Matiego, Mati stał za obiektywem. Maci? Gdzie? Do Matiego, Matiego, widzicie. No. Przytuliłaś? Już. Tak? No i co, będziesz grzeczna? Mm-hmm. Poprawisz te późne chodzenie spać? Ja nie chodzę późno spać. No proszę, jak to nie chodzisz? Bardzo późno chodzisz spać. Serio? No, a Mikołaj, widzisz, jakbyś Mikołaj to powiedział? Coś musi w tym być. Nie wiedziałam, aż... A, no to tak, pójdę dzisiaj wcześniej spać. Tak? Bo jutro będą prezenty. Jutro? Matię powiedział, że jutro. Pojutrze. Że pójdę spać, rano pójdę do szkoły. Znaczy no, Mateusz, jak ty to tam mówiłeś z tym... Do jutrzejszym, czy tam jutrzejszym. Jutro przyjdziesz do szkoły, jeśli pójdziesz potem spać wieczorem, to na następny dzień, jak się rano obudzisz, to chyba już będzie Mikołaj. No, to pojutrze. No, i co pokazywał, bo nie widziałam filmu, pokazywał wam twój pokój. Mhm. I książki były dla ziemi. Znaczy nie, nie było, bo tylko w lekku był tak, nie mówię
jest książę. Aha, to Mikołaj był u ciebie w domu. Właśnie, będę mnie zrobił dzień. A tak musimy to czysto, bo Mikołaj przyjdzie i zobaczy bałagan i co zobaczy. Czysto. A teraz czysto. Oprócz tego mięsa. O, po biorku, coś tam. Podobało się wideo? Jasne, że tak. A może ogarniemy jeszcze, że Mikołaj do ciebie zadzwonił kiedyś tam w tym roku. Co ty na to? Jakbyś pogadała z Mikołajem? Chcesz pogadać z Mikołajem? Pałusz klawi na ziemi. I list dostaniesz od Mikołaja, z tego co mi wiadomo. Jaki? Normalny. Ale przecież to dzieci dają Mikołajowi list, tak, a nie Mikołaj dzieciom. Jak mu dasz list, no nie, to on ci odpisze na niego. Poważnie. Czemu w tamtym roku tak nie było? No, w tamtym roku był Mikołaj zabiegany. To było w dzisiejszym odcinku na tyle. Lena widziała Mikołaja i teraz musi zastosować się do zaleceń i chodzić troszkę wcześniej spać i być grzeczną. Tak. Będziesz? Tak. Oczywiście chcielibyśmy pozdrowić jeszcze 5 osób, ponieważ w każdym odcinku pozdrawiamy 5 osób. A jeżeli ty chciałbyś bądź chciałabyś być pozdrowiony w kolejnym odcinku, wystarczy, że skomentujesz ten film na dole, a być może wybierzemy właśnie ciebie. A w dzisiejszym... Chcę przeczytać pierwsze, tylko powiedz mi gdzie. Ja bym chciała pozdrowić Maję. Ja bym chciała pozdrowić Amelkę. Ja bym chciała pozdrowić Natalkę. Ja bym chciała pozdrowić Tina. I na sam koniec chcielibyśmy pozdrowić... Eli. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich naszych widzów i dziękujemy za obejrzenie tego materiału. To by było na tyle. Oczywiście, jeżeli takie odcinki wam się podobają, to koniec stawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału i wpadajcie na kanał do Leny, bo tam właśnie platuje nowy film. Widzimy się jutro. Pa!